sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury po raz 14 zaprezentowały się teatry szkolne. Po mojej minie widać, że nie jestem tak do końca usatysfakcjonowany tym, co widzimy. Może jest tak, że następuje pewien rodzaj zmęczenia opiekunów, którzy realizują przedstawienia. Są to opiekunowie, aż dziw, że przez tyle lat prawie ci sami. To świadczy o tym, że nie ma nowego takiego narybku instruktorskiego i to wśród, nie wiem, instruktorów w domach kultury lub w szkołach. Mimo surowej oceny przewodniczącego jury, poszczególne grupy teatralne nagrodzono rzęsistymi brawami. Co dzisiaj przedstawiliście, jaką bajkę, o czym? O księżniczce i czarownicy i ten, i krainie marzeń. Co ci się najbardziej podoba w teatrze? Jak każdy bardzo dużo mówi. No, że ważne jest też, żeby mieć wszystkich przyjaciół, żeby nie zostawiać innych tak w kącie. No, żeby wszystkie dzieci były szczęśliwe. Teatr istnieje już 8 lat. Już kilka grup było. Ja prowadzę ten teatr od 2 lat i właśnie od 2 lat mam nową grupę. Osiedli mieszkaniowych w Pile jest wiele, jeszcze więcej problemów, z którymi na co dzień borykają się ich mieszkańcy. Byliśmy z kamerą na zebraniu osiedla Śródmieście. Zawsze jest prezydent Kosmatka, który ewentualnie od razu powiedzmy, czy dany problem będzie rozwiązany, czy nie. Bo najgorsze jest to, że stosunki własnościowe powstawały wspólnoty mieszkaniowe, gdzie prezydent nie ma nic do tego. Oni mają swój teren i oni na swoim terenie rządzą. Było to jakoś bardziej wiarygodne, to może się miasto dołączy, jeżeli tak podzieliło ten teren, że my nie mamy dojazdu do swojego terenu. Wszyscy, którzy mamy tam garaże, żeby odprowadzić tą wodę. Żeby zrobili na tych pijawskich porządek, szczególnie koło Pawlika, tu idąc od Pawlika, ten sklep tam. Żeby nie rośli. Teraz robili wodę, rozumiem. I wtedy, kiedy się stanie nieszczęście, to on będzie jak gdyby ubezpieczony. Do czasu, kiedy może tam wyjść każdy i złamać sobie nogę, to jest jak gdyby gmina też poniekąd ponosi za to odpowiedzialność, że nie zobowiązała go do zagrodzenia. To jest coś strasznego, żeby chociaż raz w tygodniu, no nie mówię, ja nie znam swojego dzielnicy. 9 maja, wychodząc swoim pieskiem na spacer, za drzwiami na korytarz był zaczajony ten Amstaff, targnął do mojego mieszkania i zaczął mordować tego mojego psinkę. To naprawdę getto się stworzyło i nie wiem, jeżeli pan prezydent uważa, że to są prywatne sprawy, że nie może wkroczyć, to dziwię się, że przy posesji prywatnej chodnik będzie nieodśnieżony, a ktoś sobie coś zrobi, to albo nie będzie odśnieżony, to straż miejska wejdzie i mandat wstawi. Mieszkańcy zgłosili kilka ważnych problemów, które zapewne uda się załatwić, innych nie. Budżet jest taki, jaki jest. Niektóre inwestycje na realizację czekają w długiej kolejce. Czyli gmina ma te wszystkie dokumenty. Obok zawodowych drużyn siatkówki, które grają w barwach pilskich klubów, istnieje także liga amatorska, która wchodzi właśnie w fazę play-off tegorocznych rozgrywek. Jest to pierwszy sezon inauguracyjny. Już dziś zapraszam chętne zespoły do wzięcia udziału w naszych rozgrywkach. W czerwcu zaczynamy zapisy do kolejnego sezonu. Wszystkie chętne zespoły proszę o kontakt osobisty ze mną. Amatorska Liga Siatkówki rozgrywa swoje spotkania w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych. Tutaj równocześnie gra się na 2 parkietach. Na prośbę Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z Piły przygotowała cykl spotkań pod szyldem Warsztaty Słowa dla Seniorów. Chciałbym dać wyraz uznania osobom, które chcą się uczyć choćby od diabła. Myślę również sobie o tym, że tak naprawdę nie wiemy, co to jest ten trzeci wiek, bo o Uniwersytecie Trzeciego Wieku mowa. Wtedy, gdy pytam swoich studentów, a kiedy jest starość, to suma ich odpowiedzi układa się w taką to historię. Gdy idą do szkoły podstawowej, to stara jest 25-letnia nauczycielka.
Gdy idą do gimnazjum, stara jest 30-latka. Dzisiaj ich rodzice mają 40 parę lat i niekoniecznie są starzy. Starzy ewentualnie są ich dziadkowie. Ciekaw jestem, a właściwie nie jestem ciekaw, bo znam odpowiedź na pytanie, co za 10 lat powiedzą starości, gdzie wyznaczą tę granicę. Ja myślę, że tak naprawdę starości nie ma, że jest albo nie ma pasji, jest pasja poznawcza albo jej nie ma. Jest chęć wyjrzenia za okno, symbolicznie za okno, albo jej nie ma. I spotykam ludzi, którzy chcą wyglądać za okno, którzy nie mówią w związku z tym, że jestem na emeryturze, to już nic nie muszę. Wręcz przeciwnie, dla nich wyzwaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego. Seniorzy wzięli udział w 4 spotkaniach poprowadzonych przez literata, poetę Jana Kaspra, dziennikarkę i polonistkę Justynę Śniegocką, Marka Kulca, polonistę, wykładowcę PWSZ. Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Ja jestem kierownikiem grupy literackiej Wena przy Uniwersytecie. Dyrektor Biblioteki Powiatowej i Publicznej w Pile, pani Joanna Wyrwa-Krzyżańska, zaprosiła nas na warsztaty literackie. Uczestnicy mieli wpływ na przebieg warsztatów, przedstawiając wykładowcom swoje oczekiwania. Po zakończeniu cyklu spotkań wszyscy otrzymali dyplomy i pakiet książek składający się z tomików lokalnych twórców. W galerii na poddaszu Pilski PWSZ otwarto kolejną wystawę. Jak zawsze serdecznie witam na otwarciu kolejnej wystawy w galerii na poddaszu. Autorem, a raczej właścicielem eksponowanych pocztówek jest wykładowca Pilskiej Uczelni dr Tadeusz Różański. Po prostu to jest przypadek, że ta wystawa powstała, dlatego że mieliśmy dzień Instytutu i było tam miejsce na zainteresowania pozanaukowe pracowników. No to ja się zgłosiłem, powiedziałem, że ja chętnie przedstawię część swojej kolekcji. No tylko była sprawa, co wybrać. No ponieważ nie miałem zbyt wiele czasu na zastanawianie się co, bo to trzeba było szybko przygotować, no to co, miałem już tak w miarę gotowe, no to moje pocztówki z kresów, bo to może coś tutaj kogoś zainteresować. Wiele lat upłynęło od podziału dawnych ziem polskich. Wciąż żyje wielu ludzi, którzy zostali stamtąd wysiedleni. Tutaj na wystawie ich nie było, są młodzi ludzie, dla których hasło Kresy raczej już nic nie znaczy. Tego typu prace są po raz pierwszy prezentowane w Galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Swoje kolorowe komiksy wystawił tutaj Waldemar Jegliński. Rysunek, właściwie malarstwo i proza, bo to można właściwie tak powiedzieć, była zawsze we mnie. I komiks stał się takim jakby naturalnym połączeniem tego. Także wydaje mi się, że w ten sposób. Generalnie na razie zajmuję się, jeśli chodzi o komiks, to tylko tematyką, może nie science fiction, ale fantastyka generalnie, tak? Natomiast czy inne tematy, na razie nie wpadło mi do głowy. Przyjąłem taką technikę, że wykonuję najpierw rysunek takim wodoodpornym cienkopisem czarnym. Potem po prostu stosuję akwarele na zasadzie, właściwie na zasadzie można powiedzieć płaskie tło, płaski kolor, no bo oczywiście zimne kolory z tyłu staram się umieszczać, natomiast ciepłe na pierwszym planie. Po tym wszystkim, po akwareli, jakby ja to nazywam retuszem, robię taki retusz, czyli po prostu tam, gdzie uznaję za stosowne, poprawiam czarnym tym cienkopisem. Przypominamy, wystawę można oglądać w Galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pubie Classic coraz częściej grają zespoły takiego formatu, aż z Bolesławca przyjechała do Piły grupa Obstawa Prezydenta. Jesteśmy wierni muzyce, którą uprawiamy od ponad 20 lat. Ta muzyka to fuzja kilku gatunków, takich jak blues, rhythm blues, soul, funky, rock and roll. Energii, wigoru scenicznego mogą tym panom pozazdrościć dużo młodsi wykonawcy. Obstawa Prezydenta zagrała znane covery, a także własne utwory, które znalazły się na autorskim krążku. Zanim całkiem stracę głowę,